Siemanko, pokażę zupełnie nowe, naprawdę mega łatwe kopiowanie aut. No, liczna kasę, potrzebujemy bazę, baza musi być pełna i w bazie trzymamy auto, które chcemy kopiować, najlepiej Easy. Chyba trzeba koniecznie mieć też Avengera, żeby mieć te opcje tuningu tam po kliknięciu w prawo. Obojętnie jakie mieszkania, tam auta na stratę. Czyli ja tu zadzwonię do mechanika, pokażę baza. Miejsce pierwsze Easy, baza jest pełna. I bo auta, które będziemy tracić, będziemy wzywać z innych garaży. Także no ja używam Deluxo, to wzywam Deluxo. No znajomy potrzebny, ale to tylko po to, żeby wsiąść do auta i kawałek nam odjechać. Dobra, Deluxo jest. Czyli no wy możecie użyć tam motorku Fagio, czyli tego darmowego LEDzi, chyba że macie też Deluxo na stratę. Wtedy wasza kopia będzie wynosiła 3 800 000, a nie tam 1 700 000 czy 800. Wjeżdżamy do bazy, potwierdzamy komunikat, że jest pełna i zamieniamy za auto, które stoi najbliżej Easy. Dlatego mówię, Easy ustawcie sobie najlepiej jako pierwsze, a zamieniać będziecie za auto numer 2. My wjeżdżamy do bazy, będziemy mieli opcję zamiany pojazdów, no to potwierdzamy, zamieniamy za któryś tam pojazd, najlepiej ten, który stoi, tak jak mówię, koło Easy. Potwierdzam, a wasz znajomy, teraz ten Deluxe, o którym ja wjeżdżałem, widzi przed bazą. Wsiada do niego, kawałek odjeżdża. Nie musi wcale daleko odjechać. A my jedyne co teraz musimy zrobić, to biegniemy do auta, które kopiujemy, wsiadamy i klikamy strzałkę w prawo, zmieniamy w tym aucie cokolwiek. Aha, wymagania najważniejsze, tablice iFruitowskie. Na własnych tablicach iFruitowskich, bo tu każda kopia będzie miała wasze tablice. Jak zmieniliśmy w aucie cokolwiek, znajomego wyrzuciło z samochodu, teraz udajemy się do kółka zmiany pojazdów i tam zamiast Deluxo będzie napisane Easy i zamieniamy oryginał Easy w to miejsce, gdzie stało Deluxo na stratę i mamy kopię. Bang! Easy Shock, Deluxo, Easy Shock. Zamieniamy, łapię te Easy, zamieniam za te drugie. Teraz już jest bomba. Żeby zrobić drugą kopię, wychodzicie na zewnątrz, znowu wzywacie jakieś auto na stratę z innego garażu, wjeżdżacie do bazy, bo robicie to samo w kółko. Zamieniacie pojazd za jakiś tam inny, wasz znajomy widzi to wasze auto na stratę, wsiada, odjeżdża, wy tam, no powtarzacie po prostu te kroki od nowa. Także bardzo łatwe, bardzo szybkie. Elo.